Tacak! Zablokowane to uderzenie przez Ćwieląga. Ćwieląg, okazja, Ćwieląg! Dobra interwencja między słupkami Kamila Ullmana. Uderzenie z dystansu! Wyciągnął się jak struna Burzej. Nie boi się podejmować się pojedynków 1-1. Teraz kuriozalna sytuacja, Barański! Seged utrzymał się przy futsalówce. Seged indywidualnie, czy było tutaj zagranie ręką? Brocki! 1-1! Ależ atomowe uderzenie Brockiego! W Chojnicach tam ekipa Czerwonych Diabłów gra z Uniwersytetem Warszawskim. Darkopa, tutaj Ćwieląg! Dubiel uderzył jeszcze, Seged, rykoszec! Rzut rożny dla Kireksu. Dobre podanie w pole karne, Seged! Gol! 2-1 dla Kireksu! Seged w taki sposób zdobywa swojego 9. gola w FOGO Futsal Ekstraklasie. Podopiecznych Macieja Karczyńskiego. A tutaj atakuje Jagiellonia, mocne uderzenie Nemes z dystansu. Pójdzie za piłką w pole karne, tak się jednak nie stało. Neme! Gol! Mamy wyrównanie! Znowu piłka strzona w pole karne, jaka decyzja arbitra? Będziemy mieli rzut karny na 2 minuty i 14 sekund. Citko! Nie ma gola! Ależ fatum! Seged świetnie się zastawił, poradził sobie z Citką. Podanie na prawą stronę, rykoszet, gol! Barański zrehabilitował się za to samobójcze trafienie. Kołesnikow znowu potężnie przymierzył na bramkę Kireksu, ale czujny był między słupkami Kacper Burzej. Mizgajski wyprowadza kontratak, ależ teraz strata. Neme poczeka, podaje w pole karne! Pomylił się w tej stuprocentowej sytuacji łabieniec, aż ukrył twarze w dłoniach. Lisowski indywidualnie zagrał jednak piłkę na środek. Lisowski jest piłką w polu karnym, niewiele brakowało. Neme, Kołesnikow i teraz w ostatniej chwili. To nie jest ten element futsalowego rzemiosła, w którym czuje się dobrze Jagiellonia, piłka zatańczyła na linii bramkowej. Jagiellonia w natarciu z kiepką uderza, broni z najwyższym trudem Burzej. Podanie na prawą stronę, jest tam Lisowski szuka pozycji. Do dania strzała! Ależ gol Lisowskiego! 3-3 w Chorzowie, zerwał pajęczynę z bramki Kireksu, z okienka Mateusz Lisowski. A może piłka po raz te czwarty zatrzepotałaby w siatce Kireksu, a tutaj będziemy mieli rzut karny! Sędzia nie ma wątpliwości, faulowany był Brocki. Ćwieląg nie ma gola, nie wykorzystał tej szansy. Ćwieląg przejął futsalówkę, Ćwieląg chce się zrehabilitować. Ćwieląg podaje do Dubiela, Dubiel łapie Ullman. Wrócił między słupki Ullman, jeszcze Citko. Citko uderza i z najwyższym trudem paruje futsalówkę na rzut rożny. Burzej, podanie przed te pole karne, Citko, czy zdecyduje się uderzyć? Jeszcze Kołesnikow zablokowany, jeszcze okazja! I gol, ale czy ten gol będzie uznany? Jaka decyzja arbitra? Konsternacja! Ta bramka chyba nie zostanie uznana. Sędziowie jeszcze się naradzają, ale nie, drodzy Państwo, kiwa głową sędzia Damian Jaruchiewicz. Zabrakło może sekundy, może półtora do tego, żeby Klirek po raz pierwszy w historii futsalowej Ekstraklasy, jeżeli chodzi o historię pojedynków z Jagiellonią, wygrał u siebie to spotkanie. A tak kończy się ten mecz wynikiem 3-3. Sporo emocji, 6 goli. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Klirex tylko remisuje na własnym parkiecie z Jagiellonią Białystok w meczu 18. kolejki FOGO Futsal Ekstraklasy.